Dzień dobry, Szymon Bujalski. Spotykamy się przy jakże miłej okazji, czyli przy okazji odliczania dni do dnia pustej klasy. To inicjatywa, która polega na tym, żeby zachęcać dzieci, uczniów, także pewnie rodziców, do tego, żeby uczono właśnie młodych w plenerze, w naturze, bliżej środowiska, gdyż z wielu powodów jest to słuszne. Tegoroczna edycja akcji organizowanej przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła będzie miała miejsce 18 czerwca. Zapraszamy, zachęcamy do udziału. Jeżeli ktoś chce więcej informacji, dzień pustej klasy.pl, tam będzie więcej szczegółów, ale szczegóły będą także teraz, za chwilę, gdyż mamy gościa bardzo rozeznanego w temacie, Kasper Jakubowski, prezes Fundacji Dzieci w Naturę, która chyba mówi dość wiele o tym, czym się zajmuje, ale to może oddam głos gościowi. Proszę powiedzieć, jak to jest, że zajął się Pan tym tematem, jaka jest krótka historia fundacji i no i jak to teraz, jak jej prace aktualnie wyglądają, czym się zajmujecie? Dzień dobry, Kasper Jakubowski. Nasza fundacja jest bardzo młoda, bo myśmy skończyli niedawno 3 lata i historia sięga 4 lat temu, gdzie zrealizowaliśmy taki projekt jeszcze w innym stowarzyszeniu, Oswajamy dziką przyrodę miasta i okolic. Też wynika to jakby z mojego doświadczenia bycia tatą, że znacznie łatwiej mi było budować relacje z moimi dziećmi na zewnątrz, na polu, jak my to w Krakowie mówimy, w lesie niż w zamkniętym pomieszczeniu. Czyli po prostu ja zaprosiłem do mojego wychowania przyrodę i myśmy mieli zielone godziny wpisane w nasz grafik cotygodniowy i po prostu to świetnie chwyciło i nie mogłem się nadziwić, że inni rodzice tego nie robią. I założyliśmy fundację razem z zespołem pasjonatów edukacji. Fundację, która edukuje dzieci w mieście. To jakby chcemy pokazać w naszej fundacji, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, choć można i warto, ale nie trzeba generalnie wyjeżdżać z miasta, żeby mieć kontakt z dziką przyrodą na co dzień, że ta przyroda w miastach jest i ona jest zaskakująca. I od 3 lat zapuszczamy się właśnie w małe puszcze białowieskie, najpierw w Krakowie i okolicy, ale teraz w ostatnich latach też w Warszawie, na mikrowyprawach rodzinnych, takich weekendowych. Dodatkowo rozwijamy zieloną godzinę w szkołach i w przedszkolach, czyli wyciągamy dzieciaki z klas i po prostu wyruszamy w naturę, jak to jest w naszej nazwie. Wydajemy też spacerowniki i odpowiadamy na potrzeby tego kontaktu z naturą, tego, ile korzyści wynika z tego kontaktu i też w takie hasło, że człowiek jest w stanie na dłuższą metę ochronić tylko to, co pokocha. Ale żeby pokochać, nawiązać więź z najbliższym habitatem, z przyrodą w okolicy, to trzeba spędzać w niej dużo czasu, poznać ją, obserwować, bo tylko wtedy zrozumiemy potrzeby, nawiążemy taką emocjonalną więź z tym lokalnym środowiskiem. A to poznawanie, na czym polega? Wychodzicie w teren, w plener, w naturę i co? Widzę, jak pięknie rozwijają się różne inicjatywy. My w naszej fundacji skupiamy naukowców, edukatorów i przyrodników i generalnie wychodzimy w plener i wychodzimy ze sprzętem edukacyjnym, rozdajemy takie wspomagacze, dzielimy się naszym warsztatem naukowców, ale w taki bardzo przyjazny sposób i pokazujemy po prostu, co w tych bagnach żyje, co w tych wodach pływa, co mieszka w tym martwym drewnie, w miejskich laskach czy na nieużytkach. I po prostu to są takie eksploracje badawcze w lokalnych ekosystemach. Czasem nie wybieramy miejsc szczególnych, choć w miastach takie miejsca wciąż jeszcze są, tylko szukamy takich nieużytków, miejsc zarośniętych w najbliższej okolicy szkoły i przedszkola. To, co często zauważyliśmy, że w krakowskich na przykład przedszkolach, one są często zlokalizowane po prostu vis-a-vis niezwykłego terenu, o którym nic nie wiedzą. Te dzieci więcej wiedzą o lasach tropikalnych czy rafie koralowej niż o wspaniałym lesie łęgowym, który rozciąga się za ich ogrodzeniem. A kto jest bardziej zaangażowany, przychylny, jakby ucieszony na samą myśl, jak się pojawia taka propozycja właśnie, wyjdźmy w naturę, czy to
taka na dzień dobry, tak? Mamy taką inicjatywę, to czy to dzieci lubią w to od razu, czy trzeba je do tego zachęcać, czy rodziców trzeba przekonywać, czy oni jakby też są dość łatwo zachęcani do takich właśnie inicjatyw, czy w ogóle to muszą być rodzice jakoś bardziej świadomi tej relacji ze środowiskiem, czy też jakby nie jest to absolutnie żaden wymóg i po prostu każdego zawsze da się zachęcić, przekonać i w praktyce to zadziała? Ja powiem tak, że to jest pewien proces i to wygląda bardzo różnie. Myślę, że forma takiego przyjaznego poznawania bardzo sprzyja temu, żeby budować takie zaufanie. To nie jest tak, że wszyscy są otwarci na takie zielone godziny od razu, czy nauczyciele. Są osoby, które bardziej czują ten temat i widzą korzyści takich zielonych zajęć, a są osoby, które są jakby sceptyczne od samego początku. Mi się wydaje, że to też jest kwestia dobrego komunikatu, przygotowania rodziców na tego typu wyprawy. Jak się ubierać o danej porze roku, jak ograniczyć ryzyko ukąszenia przez kleszcze, o tym, że takie dzieci muszą mieć odpowiedni posiłek, też jakąś przekąskę do tego i niekoniecznie to od razu musi być przekąska pełna cukru w składzie. I to się też rozbija o takie szczegóły. I generalnie widzimy tak, że reakcje są bardzo pozytywne, to znaczy nawet jeżeli to nie jest przedszkole Montessori i leśne przedszkole, to te dzieci bardzo szybko się w tej przyrodzie odnajdują. My im oczywiście pomagamy, pokazujemy, jak poznawać tą przyrodę, żeby jej nie zaszkodzić, że ona jest fascynująca. Też sprzedajemy trochę naszą pasję, bo nas ta przyroda naprawdę autentycznie zajmuje w mieście i ciekawi, że możemy zaobserwować te gatunki. To też staramy się przekazać dzieciakom. I dajemy też pewną swobodę na naszych spacerach. Jeżeli nie jest to teren chroniony, nie mamy do czynienia z chronionymi gatunkami, to dajemy możliwość zerwania tych gatunków, czy zrobienia sobie bukietu, dotknięcia. Jeżeli mamy zgodę RDOŚ-u, to też poznajemy z bliska te zagrożone dzisiaj bardzo płazy w mieście. Wszystko po to, żeby dać takie, zachęcić jakby do bezpośredniego doświadczania tej przyrody, ale w sposób odpowiedzialny i dać pewną swobodę, które te dzieci często nie mają w szkolnej sali po prostu. I co jeszcze widzimy, że tam się zaczyna jakiś proces grupowy w terenie, który w szkole się chyba nie odbywa. Te dzieci ze sobą zaczynają współpracować. Jakieś wyzwania typu kłoda, typu wspinanie się po skarpie, to rodzi na początku opór. To jest tak, że my o te dzieci chuchamy, dbamy i czasami nie zostawiamy im marginesu do błędu. I gdzieś trzeba to wyważyć, to poczucie bezpieczeństwa, które musi być na takim spacerze, z takim daniem pewnej swobody dzieciom, żeby w tej naturze mogły też doświadczyć ryzyka, samodzielności, zaciekawienia, takiej ekscytacji. Ale to są te kompetencje przyszłości i ta natura naprawdę jest bardzo ważnym zajęciem dodatkowym, a może już nie tylko zajęciem dodatkowym, ona powinna być wpisana, żeby po prostu te dzieci mogły osiągnąć umiejętności, które pomogą im w przyszłości w realnym życiu. One w zamkniętej szkole po prostu tych umiejętności nie nabędą. Często słyszę, że dzieci to taki dobry nośnik do dorosłych, że dobry jakby przekaźnik wartości i rodzice prędzej właśnie uwierzą, zaufają swojemu dziecku albo zaczną działać w zgodzie z tym, co powiedzmy jest ważne dla ich dziecka, niż jak to usłyszą gdzieś od polityka, w telewizji, od ekologów i tak dalej. Ma też pan takie właśnie obserwacje, że to często właśnie dzieci uczą dorosłych w pewien sposób? Jeżeli przekonamy te dzieci i zaczną to robić tak z porywu serca, a nie z jakiegoś poczucia winy, zaczną po prostu wdrażać takie ekologiczne kroki do życia codziennego, to one po prostu często to świetnie, mówiąc brzydko, w domu egzekwują i po prostu, bo one widzą poczucie sensu tego, co robią i po prostu nie rozumieją, że można robić wtedy inaczej, jeżeli to służy konkretnym rzeczom. I tak rzeczywiście jest. Bo nie chodzi o to, żeby tym dzieciom zakazywać, tylko pokazać jakby, budzić u nich te głębsze motywacje na głębszym poziomie i często wynika tak, że jeżeli one nawiążą emocjonalną więź z tym środowiskiem, pokochają ten lokalny habitat w najbliższej okolicy, to będą miały w sobie takie poczucie, żeby mu pomóc i wszelkie działania, które będą wchodzić, one będą jakby tego nie rozumiały i to jest super, bo to będzie odruch, który wynika z ich serca, a nie bo tak trzeba, bo tak muszą, bo ktoś tak powiedział. I chyba to jest bardzo taki proces, w którym w ogóle zaczyna się ochrona przyrody, nie?
Wydaje mi się, że to też widać po terenach chronionych czasami, że zaczyna się wielka tablica, czego nie wolno na nich robić. I ja to rozumiem, bo te tereny to są tereny jakby szczególnie cenne i chronimy tam konkretne gatunki, ale ja bym wolał też, żeby w tych tablicach pojawiały się rzeczy, co wolno tym robić. I my na tych spacerach też pokazujemy, że obserwacja tych gatunków to jest to, co wolno, że wolno pozbierać patyka, że wolno wejść do kałuży czy błota, bo ona jest bardzo sensoryczna, że wolno zbudować szałas i się w tym szałasie pobawić, że wolno zbudować łódki, że wolno obserwować przyrodę, ale jak to robić, żeby nie naruszyć, że czasami, żeby pomóc tej przyrodzie, trzeba się od niej oddalić, izolować. I to jest fajne. Myślę, że dzieci przenoszą tych zajęć taki komunikat do domu i przekazują, a my mamy feedback od rodziców, że rzeczywiście te dzieci zaczynają zauważać wszystko, co się dzieje dookoła, bardziej, że zaczynają być uważniejsze, że zaczynają o tym mówić rodzicom po tych zajęciach, że zaczynają prosić ich, żeby może sami się wybrali, a może zamiast kolejnej zabawki na półce, to może jakąś lubkę czy pojemnik na owadów, dzięki czemu te ich spacery własne staną się bardziej atrakcyjne. Bo przyroda ma wiele do zaoferowania i spokojnie tyle do zaoferowania, żeby móc konkurować z nośnikami online czy z całym tym wirtualnym światem, który po prostu próbuje dzisiaj zawładnąć ich uwagą. Tak odnoszę wrażenie pana słuchając, że takie obserwowanie w naturze to jakby dobra szkoła życia, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli że uczy to empatii, współpracy, otwartości, komunikacji, tej właśnie uważności, która też jakby zyskuje na znaczeniu coraz bardziej. Także to są jakby takie wartości dodane, które z pozoru się chyba wydają nieoczywiste. Wydaje mi się, że to jest też ogromna rola edukatorów i edukatorek przyrody, żebyśmy często nie przesłaniali tej przyrody, ale współtowarzyszyli dzieciom w jej poznawaniu. I wtedy właśnie wydarza się wszystko to, co pan mówi, że w ogóle środowisko przyrodnicze może być, jest niesamowitą przestrzenią do kreatywnej zabawy. My często mamy taką obsesję nadrabiania tych podstaw programowych, że my musimy coś koniecznie zrealizować. Tymczasem w przyrodzie to wszystko dzieje się często znacznie szybciej. Te dzieci nabywają niesamowitych umiejętności właśnie poprzez zabawę, poprzez taki swobodny kontakt i poznawanie. A co nas uderza, bo my czasami bardzo dużo gadamy o tej przyrodzie i posługujemy się pojęciami naukowymi, że przy okazji dużo tego zostaje im. I to też uczy wrażliwości, uczy o ważności na to, co jest, na to, co jest w najbliższej okolicy, że rzeczywiście my takie namiastki małych puszcz białowieskich, bieprz możemy oglądać w miastach, a to są tereny dzisiaj najbardziej zagrożone. I jeszcze dodałbym do jednej umiejętności, takie poczucie sprawczości, że żeby pomóc tej przyrodzie, to my nie musimy zawsze się skupić na czymś negatywnym, że nie wiem, na sprzątaniu śmieci. Skądinąd bardzo szlachetne i wspaniałe jest sprzątanie śmieci, ale my możemy tej przyrodzie zrobić coś dobrego, coś ponad. My możemy wykopać wspólnie staw, możemy może posadzić mikrolas wokół szkoły, w którym nie będziemy ingerować, może zacząć grządki. W ogóle otwarcie na te działania takie outdoorowe, to jest otwarcie w ogóle na tych słów robić poza szkołą. Zapomnę, że my mamy uczyć w sali lekcyjnej, ale możemy się uczyć też w przyrodzie, na podstawie tego, co jest. My możemy historię włączyć w też zajęcia przyrodnicze. To nie musi być wszystko tak posiadkowane, ale może być zintegrowane. Powiem więcej jeszcze. Ja obserwując na przykład, jak projektuje się dzisiaj zieleń biurowców w Londynie, tam coraz więcej wprowadza się dzikiej przyrody, dosłownie przy wejściu do biurowców na zielonych dachach. A wszystko po to, że pracownicy, którzy mają widok na tą bardziej dziką zieleń w najbliższym otoczeniu, lepiej pracują, lepiej się regenerują, ich oczy lepiej obserwują i odpoczywają. W sensie firma wydajniej pracuje. Czyli my zyskamy też to, że te dzieci będą się lepiej uczyły, co pokazują liczne badania, będą bardziej wypoczęte, wyszaleją się, będą lepiej utlenione i przez to też będą się lepiej zdobywały wiedzę w tych czy innych dziedzinach. Od razu chcę też przestrzec tutaj dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek, że to nie jest kwestia albo-albo. Chodzi o proporcje, o taką równowagę między outdoorem i
indoorem. To nie chodzi o to, żeby dzisiaj każda szkoła czy przedszkole były leśnym przedszkolem czy leśną szkołą. Takie powstają i bardzo dobrze, ale chodzi o to, żebyśmy znaleźli w równowagę, żebyśmy zobaczyli na tą przestrzeń najbliżej. My nie musimy iść z przedszkolem zawsze do lasu i organizować wycieczkę z dzieci w naturę czy z inną organizacją, a jest ich coraz więcej, całe szczęście. Ale my możemy po prostu się skupić na tym najbliższym otoczeniu tego przedszkola, bo ono edukuje. Posadzić sad starych odmian, wysiać łąkę kwietną z rodzimych, po prostu zostawić jakiś fragment niekoszony. Obserwujmy, wykopmy ich korzenie, zróbmy tam zajęcia z fizyki, zbadajmy tą glebę, jak ona się zmienia w wyniku kompostowania. W ogóle kompostujmy w przedszkolu, zobaczmy, na czym polega proces dekompozycji w ogóle, bo to dzisiaj wszyscy robimy w gospodarstwach, a problem, jak się pozbywać śmieci, to jest problem fundamentalny. Będzie to zawód przyszłości, to będzie zawód likwidatora odpadów. I my to możemy dzisiaj edukować w najbliższym otoczeniu. No, wiele można, tylko musimy otworzyć oczy, wyjść na zewnątrz i myśleć o outdoorze bardzo szeroko i dać tym dzieciom odrobinę luzu, a nie na zasadzie nie dotykaj, nie zrywaj, nie pobrudź się, bo wtedy się nic nie zmieni. Dać im odrobinę swobody i znaleźć tą równowagę między bezpieczeństwem, wolnością, swobodą i kreatywnością da się. I tak się robi nie tylko w Polsce, ale tak się robi za granicą. To ja właśnie o tę równowagę chciałem spytać. Czytałem, że są badania, które pokazują, że kilkadziesiąt minut przytulania się do drzewa w tygodniu no znacząco poprawia właśnie komfort psychiczny, zdrowie i że to ma zbawienne korzyści. A w kontekście tej właśnie równowagi, ile w takim razie jest optymalne, ile godzin w tygodniu jest optymalnie, żeby obcować właśnie w tej naturze, żeby uczyć w tej naturze, wychodzić właśnie z klasy w teren? Czy mówimy o jednej godzinie tygodniowo i to wystarczy, czy to ma być raczej dwa dni, pięć godzin rozbitych na kilka dni? Ja powiem tak, jeżeli przedszkole, które nas słucha lub szkoła, jeżeli zacznie od jednej godziny w tygodniu, to super, tylko niech robi to konsekwentnie przez cały rok, także w tym okresie jesienno-zimowym. My w Fundacji Dzieci w Naturę przytaczamy często badania Todda Christophera. On zebrał różne wyniki badań w Stanach Zjednoczonych i nie tylko i wprowadził pojęcie one green hour, jednej zielonej godziny dziennie na swobodny, nieskrępowany kontakt z naturą. I on mówi, że to jest takie minimum, żeby te dzieci mogły rozwijać się, być odporniejsze i bardziej kreatywne, lepiej adaptować się do różnych też sytuacji stresowych i odpoczywać w tej przyrodzie. Wiadomo, że można więcej i warto więcej, ale zacznijmy od tej jednej zielonej godziny tygodniowo, zróbmy potem, osiągnijmy to minimum, czyli jednej godziny zielonej dziennie, a potem niech apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo kiedy doświadczymy tych korzyści, jakie daje przyroda i zaprosimy ją do wychowania dzieci, to sami będziemy chcieli więcej, nie tylko w edukacji szkolnej i przedszkolnej, ale tego też, co się dzieje w domu i poza nim. Ja tylko dodam tutaj, bo badania to jest jedno, a drugie to jest doświadczenie indywidualne rodziców. Myśmy już wyedukowali w naszej fundacji no kilkaset dzieci i mieliśmy kilkaset uczestników naszych mikrowypraw. To były rodziny z dziećmi. I to, co bardzo często się powtarza w relacjach naszych uczestników, to jest to, że rodzice znakomicie organizują czas wakacyjny. Te dzieci wakacje mają szczególnie dużo kontaktu z przyrodą, przynajmniej duża część tych dzieci. W Polsce, w agroturystyce i ten kontakt jest dość swobodny. Natomiast kiedy te dzieci wracają do systemu, do szkoły, do przedszkola, to one im gasną. I coś jest nie tak. Dlaczego te dzieci gasną? Dlaczego gaśnie im ten zapał w oczach, ten ogień? Dlaczego te dzieci, ta kreatywność gdzieś maleje? Co się takiego dzieje? I teraz jak to przedłużyć? I wydaje mi się właśnie, że ta zielona godzina właśnie w przedszkolach, szkołach, to może być ta godzina równowagi, zrównoważenia, której potrzebują nie tylko dzieci, ale potrzebujemy też my, rodzice. Zacznijmy w takim razie od godziny. Zacznijmy od całego dnia. Ten dzień może być 18 czerwca, chociażby, kiedy to właśnie będzie organizowany dzień pustej klasy. Zachęcamy do tego, bo pusta klasa nie oznacza tego, że dzieci sobie poszły na wagary, tylko oznacza to, że spędzają czas w fantastyczny sposób i rozwijają siebie no tak, jak myślę, że naprawdę powinny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.